Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć wam, cześć. Witam was z powrotem na moim kanale. A dzisiaj mamy dla was DIY. Tym razem DIY będzie kompletnie inne, ponieważ postanowiłam zadbać o swojego koteczka, którego dobrze znacie z moich filmów. No. Przywitaj się. Cześć widzowie! No właśnie, więc pokażę wam kilka zabawek, jakie dla niej przygotowałam, które są mega tanie, mega proste w przygotowaniu i bardzo szybkie i są piękne. I kot się naprawdę nimi bawi, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zaczynamy! I zostańcie do końca, bo mam dla was konkurs. Do pierwszego projektu potrzebujemy kilka kartek, najlepiej żeby były one z bloku technicznego oraz odrobinę suchej karmy. Bam! Tyle wystarczy, żeby zadowolić pupila. Jedyne, co musicie zrobić, to papier pociąć na paski i stworzyć z nich rolki. Ewentualnie możecie użyć rolek po papierze toaletowym. Jedyne, co musicie zrobić, to do rolki włożyć kilka kosteczek suchej karmy, a krańce rolki zawinąć do środka, żeby smakołyki nam nie wypadły. Nie wiem jak u was, ale moja kotka w trakcie zimy mega, mega się nudzi, więc postanowiłam jakoś umilić jej czas i pokażę wam, jak zrobić małe myszki. Tutaj potrzebujemy korków po winie oraz piór, albo na przykład kawałka sznurka plus klej na gorąco. Najpierw sznurek przecinam sobie na kilka krótszych odcineczków, a później za pomocą kleju na gorąco do korka przyklejam piórko i kilka kawałków sznurka. Kolejna zabawka to pudełko, w którym zostaną ukryte ulubione zabawki i karma mojego pupila. Tutaj będziemy potrzebowali pudełka, ja akurat miałam takie małe do pakowania, do tego suchą karmę oraz w moim przypadku włóczkę i jedną z myszek, które zrobiłam chwilę wcześniej. W pudełku wycinam otwory w różnych wielkościach, w różnym kształcie, a do środka umieszczam wszystkie przedmioty. I gotowe! Wystarczy postawić zabawkę w widocznym miejscu i obserwować zabawę. Oprócz rozrywki moja kotka ma kilka łakoci, które szczególnie w okresie zimowym wzmocnią jej odporność. Przygotowałam też coś naprawdę super prostego, ale mega efektywnego. Tutaj będziemy potrzebowali blok techniczny, trochę suchej karmy i klej na gorąco. Wystarczy, że stworzycie rolki, tak jak pokazywałam wam na początku, albo skorzystacie z rolek po papierze toaletowym. Stworzycie z nich budowlę, na przykład piramidę, a do środka rolek włożycie kilka kosteczek karmy. Ja akurat nie wkładałam ich do wszystkich rolek, bo chcę, żeby mój kot się trochę wysilił i poszukał pyszności, ale powiem wam, że obserwowanie kota, jak się bawi, jak szuka tych smakołyków, jest naprawdę przednia. A teraz pora na super, ale to super rzecz. Do jej wykonania potrzebujemy miseczkę metalową, gruby karton, farbę i klej na gorąco. I nożyczki. I ołówek. W kartonie odrysowuję kształt miski, a później tworzę coś na zasadzie kociej głowy. Kiedy jestem zadowolona z tego, co narysowałam, całość wycinam i maluję farbą. Jak mi już to wszystko wyschło, karton naklejam na miskę i gotowe. Spersonalizowana kocia miska jest gotowa, żeby nałożyć do niej ulubioną karmę i pozostaje nam tylko patrzeć, jak kot się zajada. Do ostatniego gadżetu, jaki przygotowałam, będziecie potrzebowali gumową rękawiczkę, kilka sznurków i na przykład piórka. Do opuszków palców w rękawiczce przyklejam sznurki, a do niektórych sznurków doklejam po piórku. I voilà! Jak mogliście zobaczyć, wszystkie projekty są naprawdę proste i szybkie do zrobienia i mój kot jest przeszczęśliwy i jestem przekonana, że jeżeli wy zrobicie takie zabawki dla swoich kotów, to będą wam one dziękowały. I nawet się do was przyda. Dajcie znać, który projekt najbardziej wam się spodobał, a teraz przyszła pora na konkurs. Konkurs jest na moim Instagramie.
Madeline, dwie podłogi, official, nazwę macie tutaj na dole. Wpadajcie, czytajcie, bierzcie udział, bo nagrody do wygrania są naprawdę przednie. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia już za tydzień. Pa!